Trzeba się rozstawać z klasą. No dla mnie to jest nie do przyjęcia, żeby legendy klubowe, które zdobywały trofea, strzelały bramki w Lidze Mistrzów. No dzisiaj jest rocznica trzecia meczu w Madrycie, gdzie Rado po 20 latach strzelił gola Realowi Madryt z rzutu karnego. No takich ludzi trzeba doceniać, takich ludzi trzeba żegnać z klasą, bić brawo, docenić to, co zrobiło się dla tego klubu, bo to jest ważne. Tak postępują wielkie kluby, wielcy ludzie i tutaj myślę, że bardzo długo czekaliśmy na to pożegnanie Rado, wcześniej było pożegnanie Hamalainena, malarza, natomiast wydaje mi się, że sposób rozstania też musi być zupełnie inny.